Dobry kajaczka. Pomyślałem, że jak dostaliśmy coś dobrego od ludzi, to może warto, żeby to dobro szło dalej, nie? Ten brelok do kluczy zrobiłem sam, na mojej drukarce 3D. Jasiek, to mój kochany dziadzio! A dziś ogarniemy mu nową brykę. Pamiętacie to miejsce? To właśnie tutaj, 6 lat temu, zrobiliśmy mojemu dziadkowi zarąbistą niespodziankę i wręczyliśmy mu jego pierwszy skuter. I zrobiliśmy to wspólnie, bo to było tak, że ja robiłem 24-godzinnego live'a, na którym powiedziałem, że kupuję dziadkowi skuter i że robię mu niespodziankę. Ale tak naprawdę kasa na ten skuter w całości zebrała się na tym właśnie live'ie od widzów. Za co jeszcze raz, po 6 latach, bardzo Wam dziękuję. I fakt, że ten skuter był od ludzi, pełni w tym filmie ważną rolę, więc zapamiętajcie go i oglądajcie do samego końca. W tamtym momencie zaskoczenie dziadka i jego radość z tego prezentu były naprawdę bezcenne. Zresztą przez całe 6 lat, jak nim jeździ, cieszy się nim. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest jego nowe hobby. Kiedy go dostał, przestudiował książkę serwisową przez co najmniej kilka razy. Pilnował sobie przeglądów, dbał o tą maszynę. W zimie wyjmował akumulator, żeby mu się nie rozładował, albo chodził go co chwilę przepalać. Serio, mój dziadek kocha swój skuter. Więc może być mu trochę ciężko się z nim rozstać. A po dzisiejszym materiale prawdopodobnie będzie to konieczne, bo dziś kupujemy nowy skuter dla dziadka. Totalnie o niczym nie wie. To jest prezent na jego 80. Więc co? Trzeba wybrać dla niego nową maszynę. Jedziemy po nowy skuter. Jeszcze jedna ważna rzecz. To nie tak, że muszę zmieniać skuter dziadka, bo po 6 latach użytkowania on jest naprawdę zadbany i on jest w naprawdę bardzo dobrym stanie. Ale chcę go zmienić, bo chcę zrobić mu wyjątkowy prezent na takie piękne jubileuszowe urodziny. Nie mogłem sobie wyobrazić nic lepszego. Może jestem za głupi. Na nic lepszego nie wpadłem. Dobra, jesteśmy na miejscu. Salon Mototrip. To tutaj kilka lat temu kupiłem pierwszy skuter dla mojego dziadka i zaraz kupimy tutaj nowy skuter dla dziadka. I uwierzcie mi, mogłem tam wejść i kupić jakąś mega drogą, mega wypasioną opcję. Ale to jest trochę chyba tak, że jeżeli kupujemy prezent dla osoby nam bliskiej, chcemy, żeby ten prezent jak najlepiej posłużył, to ten prezent musi spełniać oczekiwania i być dostosowany do tej osoby, dlatego rozważałem naprawdę wiele różnych opcji, ale finalnie wybrałem dwie. Więc pozwólcie, że teraz pokrótce opowiem Wam, o czym myślałem, dlaczego niektóre rzeczy odpadły i na co finalnie się zdecydujemy. Okej, będę sobie zerkał trochę do telefonu, mam tutaj cały research, który zrobiłem, więc zacznijmy od tego, że mój dziadek do tej pory jeździł Kymco Agility, które kosztowało nas jakieś 4800 i waży, co ważne, 116 kg. A to właśnie waga skutera jest jedną z ważnych dla dziadka rzeczy. Mój dziadzio, jak wspominałem, kończy 80 lat, więc jego nogi, no, są... mają 80 lat. Sami rozumiecie. Czasami ciężko jest mu się zaprzeć na przykład na skrzyżowaniu, albo kiedy gwałtownie zahamuje. Generalnie im lżejszy skuter, tym lepiej. Żeby łatwiej było dziadkowi oprzeć się na skuterze, przez chwilę myślałem o skuterze trzykołowym. Na przykład o takiej Yamaha Tri-City, która kosztuje jakieś 20 tysięcy, ale ona, jak dobrze pamiętam, waży ponad 150 kg, a poza tym kolejna ważna rzecz to jest 125, więc dziadek potrzebowałby na nią prawo jazdy. A dziadek nie ma prawa jazdy, więc może jeździć tylko 50-kami. A poza tym, jak się okazało, te trzy koła i tak nie do końca mają sens, bo skuter po prostu sam na nich nie do końca stoi. To nie jest tak, że masz trzy koła i jesteś na tym super stabilny. Po prostu stabilność jest większa w trakcie jazdy, co i tak nie jest dla mojego dziadka problemem. Kolejna rzecz, o której myślałem, to skuter elektryczny, żeby dziadzio mógł zaoszczędzić na paliwie. Paliwo do skutera i tak nie kosztuje dużo, ale wiecie, jak to jest dla emeryta. Każdy grosz się liczy. Ale, no właśnie. To, moi drodzy, jest akumulator do skutera elektrycznego, który dziadzio musiałby wnosić na drugie piętro. Często są nawet takie dwa i o tyle, o ile dla mnie na przykład nie jest to problemem, to tak jak wspominałem, dziadzio ma 80 lat, więc codzienne czy tam co drugi dzień wnoszenie takich dwóch akumulatorków nie do końca dobry pomysł, co nie? No nie, no nie. Gdzie? Pomyślałem więc, że skoro Kymco do tej pory dobrze się sprawdzało, to może jakiś model od Kymco. Ten sam, który miał dziadek, tylko że nowszy, kosztuje około 9900, no ale wymieniać skuter na taki sam... słabo? Więc rozważałem jeszcze model Super 8, ale on waży 120 kg. Jak na 50, to dość sporo i tak jak mówiłem, waga dla dziadka też jest ważna. Więc tym razem zdecydowałem się wybrać sprzęt innej marki. Marki, którą doradzali mi chłopaki z Mototripa i o której trochę sobie w domu poczytałem. A jest to marka Peugeot. Wybrałem dwa modele, które czekają na dole. Oba są prześliczne. I teraz musimy się zdecydować, który z nich finalnie wybrać. Więc chodźcie, zobaczymy je. I przetestujemy. Będzie test drive. Okej, oprócz tego, że w środku mamy pełno skuterów, pełno motorów i pełno kładów, to tu na placyku też jest całkiem sporo maszyn i są nasze dwie szare perełki. Peugeot Speedfight w wersji standard i Peugeot Twig
w wersji GT. Wyprowadzimy sobie je kawałek dalej i tam pokażę Wam je dokładniej i opowiem Wam o nich więcej. Zacznijmy od ceny, bo to pewnie interesuje wielu z Was. Speedfight kosztuje 13,5 tysiąca, Tweed w wersji GT 14 300. Natomiast w wersji zwykłej chyba jakieś 300 mniej, ale ta GT bardziej mi się podoba ze względu na kolor. Więc czym się te skutery różnią? No właśnie. Pierwsza różnica jest widoczna gołym okiem i są to koła. Tutaj mamy mniejsze, ale chyba szersze, a tutaj większe, ale odrobinkę węższe. Technicznie oba te skutery są bardzo podobne. Oba to 50, oba to 4-osuwy i oba są w standardzie Euro 5, a to jest standard dotyczący spalania i emisji spalin, co oznacza, że te skutery będą palić mniej niż stary skuter dziadka, który był w standardzie Euro 3. Kolejna różnica to wyświetlacz. Jeżeli chodzi o Speedfighta, to tutaj mamy mały cyfrowy wyświetlacz. A jeśli chodzi o Tweeta, to tutaj wyświetlacz jest dużo większy i to może być ważne dla seniora, tak jak z tymi smartfonami, nie? Większa klawiatura, większy ekran, dla seniora chyba lepiej. O, zauważyłem kolejną. Tutaj lampy mamy z przodu, w tym miejscu w korpusie skutera. A w Tweecie lampa jest w czaszy, więc jest złączona z kierownicą. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, to obie te maszyny prezentują się przepięknie. Speedfight jest odrobinkę jaśniejszy, a Tweet jest odrobinkę ciemniejszy. Ale tak czy siak, oba to totalny sztos. Możecie napisać w sumie w komentarzach, który według Was jest ładniejszy. Pożyczyłem hełm od tego oto człowieka, także Przemo zadbał o moje bezpieczeństwo. No, to teraz możemy się przejechać. Zaczniemy sobie od Tweeta, bo tu jest coś, co mnie szczególnie interesuje. No i właśnie, Marcin, podpowiesz? Ty, a jak jest ze stabilnością? Bo to jakby nie patrzeć, jest minimalnie cieńsza opona. To odpowiedź sprawdź. No i właśnie to chcemy sprawdzić. Dawno nie jeździłem, ale powinno być git. Ej, jest inaczej niż na tym Kymko. Póki co rozjeżdżę się po placu, żeby się przyzwyczaić. No fajnie, komfortowo. Przejadę się kawałek dalej. W kwestii skuterów nie jestem ekspertem, ale... nie, no grzeje. Całkiem sympatycznie. Faktycznie zwrotny. I wracamy do chłopaków. Faktycznie zwrotny i faktycznie jak wjechałem nim na krawężnik, to tego krawężnika nie odczułem. Może nie był super wysoki, ale teraz porównajmy to z tym drugim. Speedfight, let's go! Ej, on mi się wydaje taki krótszy tutaj, takie mam wrażenie jakby. Ale jestem przez to też trochę bardziej wyprostowany, co dla dziadka może być plusem. No to przejedźmy się najpierw po placu. Kurde, powiem Wam, że lepiej mi się tamtym sterowało. Tu serio, trzeba brać większe łuki, jak się chce zrobić skręt. Dobra, przejedźmy się kawałek. Okej, zbierasz się szybciej, zbierasz się faktycznie trochę szybciej. Test krawężnika, ten sam. O, tutaj poczułem minimalne podbicie i wracamy do chłopaków. No dobra, jakieś wnioski mam. Brrr, szalony. I już Wam mówię, jakie mam spostrzeżenia, tylko to zdejmę. Jeśli chodzi o Tweeta, to miałem wrażenie, że tutaj ta przestrzeń jest dłuższa, ale w sumie tu jest długie siedzisko i tutaj można siedzieć w różne sposoby. Dobra, nie. Jest w porządku, tutaj też jestem wyprostowany, więc dziadzio też będzie. Natomiast faktycznie on jest, kurczę, bardziej zwrotny i mniej czuć te dziury. I teraz nie wiem, który wziąć. Marcin! Który? Dorać! Tak. No? Jakbyś mi dał swój hajs, nie? No. Ja bym wziął Tweeta. Serio? Wiesz czemu? Czemu? No nie pytaj się mnie, po prostu. Tak czuję. I ta odpowiedź mnie w pełni satysfakcjonuje. Szczerze, wydaje mi się, że Tweet może być lepszym wyborem dla dziadka. Jest w fajnej wersji. Przemo, dorać. No wiadomo, że Tweet. No i to jest mój człowiek. Boom, elegancko. Tak więc, wybór mamy jasny. Chłopaki z Mototripa też przygotowali prezent dla dziadka i dali mu ten piękny kufer do zestawu ze skuterem. I wszystko ogarnięte. Skuter opłacony. I teraz jeszcze muszę go jakoś przewieźć do siebie. No i problem z transportem rozwiązany. Panowie z Mototripa byli na tyle uprzejmi, że powiedzieli, że zawiozą mi skuter na chatę. No i dowieziony elegancko, w jednym kawałku, pełna propeska. Na szczęście mam dwa swoje miejsca parkingowe, także tu będzie stał sobie skuter dziadka i czekał na jego urodziny, a tutaj stoi sobie moja fura. Już się nie mogę doczekać, żeby mu go wręczyć. Dwa tygodnie później, dzień urodzin dziadka. No i jest, maszyna dziadka czekała pod przykryciem jakieś dwa tygodnie. Elegancko, żeby się nie zakurzył. No, nówka sztuka. Dobra, jak widzicie, siedzę właśnie na skuterze, bo jest misja. I misja jest taka, że muszę przejechać od parkingu, na którym czekał skuter, do miejsca, w którym wręczymy go dziadkowi. Na szczęście Przemo pożyczył mi bardzo profesjonalny hełm. Tak więc jedziemy. Trzymajcie kciuki, żebym dojechał, bo moje umiejętności są wątpliwe. Początkuję. Dobre są. Będzie git. Będzie git. Cyk, cyk, cyk. Pali od buta i jedziemy. No i cyk, na szczęście udało się bez problemu. Nowa bryka Jaśka odstawiona i ukryta pod przykryciem, a ja sobie wziąłem roleczki, żeby wrócić na nich do domu. Zbiorę się, idziemy na obiad i z obiadu musimy ściągnąć dziadka tutaj, podstępem. I wtedy ten skuter przepchniemy tam i kawałek tam, w tamtą stronę będzie wręczenie. Uff, już się nie mogę doczekać, oby niczego się nie domyślił. Jadę.
A, by the way, do naszego sklepu śmiesznej.pl dodaliśmy czapki i plecaki, więc jeżeli szukacie fajnej czapy albo fajnego plecaka na nowy rok szkolny, na wycieczkę, do pouprawiania sportu, to wbijajcie tam czarne czapki, białe czapki i plecaki z wzorem Unstable. Dobra, już prawie jesteśmy na miejscu, tylko że tuż przed wyjściem wpadłem na to, że głupio byłoby iść na urodzinowy obiad dziadka, nie mając dla niego prezentu. Więc dla uwiarygodnienia ściemy przygotowałem fejkowy prezent z dopiskiem na paliwo. I pamiętajcie o tym, że najwięksi kłamcy i manipulatorzy zawsze zaplatają element prawdy w swoje kłamstwa i manipulacje. I właśnie to zrobiłem, bo to jest element prawdy, to jest na paliwo, ale dziadek jeszcze nie wie, że do jego nowego skutera, którego dostanie tuż po obiedzie. Jest i on w koszuli na swojej bryce. Wkrótce zaktualizowanej bryce. Proszę bardzo, jaki elegancik. Proszę bardzo, obiadek jest, wszyscy talerze mają. Dziadziuś, wszystkiego najlepszego. Pyszny obiad. Dzięki. Proszę. To na później, na paliwko masz tutaj kopertę. A dziadek jest zaoferowany plackami teraz. Dziękuję. Dziadek woli placki od koperty, wcale mu się nie dziwię. Smacznego. Dobra, co, no dojedźcie sobie serek na spokojnie. Ja pojadę, muszę auto zgarnąć. Idziemy po co na trawienie? Idziemy po co na trawienie? Co? Po jakieś coś na trawienie, do picia. Nie. Jakieś winko, dziadek, takie nie, po obiadku. Coś sobie weźmiemy. Zajeść tam, dziadek, co wybierzemy. Proszę? Zajeść tam, dziadek, co wybierzemy. Wnuczek coś dobrego kupi. Ale gdzie mam zajeść? Pod planetę. Ja tam będę czekał. Babcia prawie wszystko zepsuła, bo ona o niczym nie wie. Ale mam nadzieję, że dziadek się dał namówić i że się tam zatrzyma. Jak nie, to będę go ściągał z drogi. Kurde, no. Mogłem ją wtajemniczyć? Nie mogłem, bo by się wysypała. Nie mogłem. Nie dało się tego inaczej zrobić. Okej, wszyscy będą na miejscu lada chwila, więc na szybko. Zamontowaliśmy tutaj jedno GoPro na kierownicy, ono będzie kręcić dziadka w trakcie testu. Drugie na mojej klatce piersiowej, potem wrzucimy moje na głowę. Dobra, koniec garania, nie ma czasu. Musimy szybko ustawić skuter na miejsce, zanim dziadek dojedzie tutaj z resztą. I hop! O, nauczyłem się. Teraz jeszcze szybko musimy go zakryć. Jest trochę za małe, ale jest potrzebne tylko na ten jeden raz. Do odsłonięcia, więc whatever. Tylko trochę widać. No co, no takie mi przyszło z internetu, no. Dobra, to same z moją mamą. Najpierw poprosiłem ją, żeby trochę wszystkich opóźniła. Potem napisałem, że jesteśmy gotowi. O, jedzie dziadek, jedzie dziadek. Dojechałeś? No. Nie pokonały cię te placki? Człowieku, ledwie dojadł. No coś się tak wybrzuszyło tutaj. No. A gdzie dziewczyny? A chyba stoi na światłach? Ale lampa, co? No. Paruwa, tak się mówi, wiesz. Chodź, dziadziuś, na chwilkę, chodź. Przemka, pamiętasz z kamerą? A pamiętasz, co się tutaj działo 6 lat temu? No, był odbiór tego pojazdu. Był odbiór pojazdu, a widzisz, co tam stoi? Tam? Tam? Nie. To podejdź bliżej. Zejmij sobie może tego. Daj. A coś tam było? Chodź. Słuchaj, tak siedziałem, myślałem, co dziadkowi w życiu potrzeba lepszego na 80? Rwi to dziadek w cholerę! Dawaj! Dajcie o! A, bo się o to zahaczyło. Czekaj, to możemy zamknąć. Proszę cię, dziadziuś, bardzo, to jest twoja nowa maszyna. Przeczytaj. Ławryka Jaśka. Wiedziałem, że ci się spodoba, z drugiej strony masz taki sam. Ale wiedziałam, że coś się kroi, tylko nie wiedziałam co. Powiedziałem im rano, bo się spotkaliśmy. No to motorem miałeś przyjechać. Dobrze, teraz masz, dziadziuś, troszeczkę lepszą maszynę niż wcześniej. Leżał u mnie w garażu, no tak prawie 2 tygodnie już czekał. Mogę bez tego, bez prawka na tym. Możesz bez prawka. Wybieraliśmy pod ciebie. Masz trochę większe koła niż w poprzednim, więc będziesz trochę mniej czuł dziury. Może być trochę mniej zrywny przez to, że są większe koła. Ogólnie też jest trochę inaczej zrobiony, ale powinieneś mieć większy komfort jazdy. Jest też parę kilo. Trzeba umieść się na szyi, podziękuję. Czekaj, dziadek na razie trafi informację. Jest parę kilo lżejszy od poprzedniego, więc powinno być się lepiej zaprzeć na nodze. Mam tylko nadzieję, że nie będzie za wysoki. Bagażniczek też masz nowy, dostałeś w prezencie od chłopaków z mototripa. Gdzie go wstawisz? Jak to gdzie wstawisz? Zamiast tamtego, a z tamtym coś może wymyślimy. Ale to jeszcze pogadamy. Najpierw musisz zobaczyć, czy ten ci pasuje. Potem się zastanowimy, co dalej. Co, jazda honorowa? Robisz sobie przejażdżkę wokół ten? Zrobię, zobaczymy. Czekaj, włączyłem?
Puszczamy go na jazdę testową, czy nie? Tak. Jest na tyle dorosły? Jest. 80 lat wystarczy? Wystarczy. No to puszczamy dziadka na jazdę testową. Bo. No to dziadziuś, testuj. Zrób sobie jakąś większą rurkę, my na ciebie poczekamy. Przejedź się tak, żebyś się porządnie przejechał. Paliwa ci starczy, masz pół baku. I poszedł. Pierwsza po placyku i teraz pewnie pojedzie gdzieś dookoła osiedla. Zrób sobie dziadek kółko wokół osiedla, czekamy. Nie podziękował ci, bo on na razie jest w szoku. Dziadek jest ścięty. Dziadka odcięło, dziadek potrzebuje teraz tej przejażdżki. Pojedzie, wróci. Oby. Gorzej jak powie, że boli ten stary, nie? Może nie powie, że boli stary skuter, oby nie. Szybko. Ojej. Nie ma problemu, dziadek. Dla ciebie wszystko. A jak ci się kolor podoba? Dobry, nie? Dziadek, no po raz poważnie, to już nie jest 18 czerwony szybki skuter, tylko 80, szary poważny. Kilka dni później dałem dziadkowi trochę czasu na to, żeby oswoił się z nowym skuterem i żeby jego emocje trochę opadły, bo chcę mu zadać pewne ważne pytanie, a nie chciałem go łapać właśnie w takim emocjonalnym momencie. Chciałem, żeby mógł na nie odpowiedzieć trzeźwo i na spokojnie, a przy okazji przywiozłem im trochę zakupów, więc wniosę je na górę, idę po dziadka i zapytamy go, jak wrażenia z jazdy i zadamy mu to jedno mega ważne pytanie. A powiedz mi, dziadziu, czy ty jesteś w ogóle już tak gotowy mentalnie, żeby się z tym skuterem rozstać, czy go chcesz zostawić? Ja! Jest. No idę po ciebie, tylko wniosę zakupy na górę. Usiądziemy sobie pod skuterkami, pogadamy, co? No. Dobra. Przerobiamy. Ja jestem motorem. No dobra, przykaz skuter. No. I taki mek był. Była przygoda. A, bo nóżka, ja ci o tym nie powiedziałem, bo on nie może stać na nóżce przy odpalaniu. A dziadek mówił, że mu nie chciał odpalić pod kioskiem, no, ale sam to rozkminiłeś. Ale wsiadłem, sam się zobaczę na siedząco, jak ten podnóżek dać. No i pali. Tak, nie da się odpalić tego skutera z rozłożonym podnóżkiem, to jest takie pewnie zabezpieczenie. Zapomniałem ci o tym powiedzieć, a mówili mi o tym chłopaki na serwisie. On jest trochę niższy i dobrze. Lepiej ci się zaprzeć nogą. No, co widzisz. No. Ja się bałem, że on będzie za wysoki, więc to... Ale on jest tyle niższy, że mam nogę nie na palcach. Tylko na pełnej stopie, jak się tak podpierasz? Na pełnej stopie. Okej, a tutaj musiałeś pewnie jakoś... Na palcach. No widzisz, mniej gimnastyki. No, zobacz, jest wyższy. No jest wysoki. Centymetr. No, a wydawałoby się, że przez to mniejsze koło będzie niższe, no, nie? A tu jest inaczej siedzisko ustawione. I siedzisko. A który jest wygodniejszy? Co? Który wygodniejszy, bardziej wygodny? No, z tym się muszę oswoić, co ja zrobię? No tak jak nowe buty, nie? Trzeba rozchodzić. No, co ja tam zrobiłem? No co, z 3 dni już pojeździłeś. 15 kilometrów. 15, no to tak na spokojnie. A na działce byłeś? Nie, dzisiaj się wybierałem, ale... Nie wiem, jak będzie z pogodą. No co, podoba ci się ten nowy skuter cokolwiek, czy nie? No dobry jest, no maszyna jest, proszę ciebie. Nowka, nieśmigana. To już jest nowszej generacji, nie? No tak, no tak. A przy tym już ma 6 lat. 6 lat. Ale jest nie do zajechania. Co? Jest nie do zajechania, no nie? No słuchaj, co ja tam, wiesz, na nim tak jeżdżę oszczędnie. Dobra, widziałem cię, jak jeździłeś na jednym kole. No, gumy jeszcze nie paliłem, ale... Nie upalałeś go, mówisz? Nie. To opony całe, jak jakoś mi to wyszło z głowy, ale jeszcze jest szansa spróbować. Jeszcze jest. A powiedz mi, dziadziu, czy ty jesteś w ogóle już tak gotowy mentalnie, żeby się z tym skuterem rozstać, czy go chcesz zostawić? Ale gdzie ja go będę trzymał? Tutaj nie mogę za bardzo, bo no tak, wiesz, o co chodzi? Ma mieć lokatorów i rowery mają. Nie? No tak, no tak. No to bo skutery pierwszy... trzymamy u pani sąsiadki dzięki jej uprzejmości od lat. No, powiem ci, oswoiłem się z tym. Już jest przyzwyczajony. Z tym łobuzem. Bo ja jakiś pomysł mam. No. Ale nie wiem, czy na to pójdziesz. Nie musisz, bo to twój skuter. No, super, nie no. Dobrze, nie będę miał, bo to jest bez... Bo ja mam taki pomysł, no bo nie wiem, pamiętasz jak ten, jak ci mówiłem, jak go dostawałeś, że to tak naprawdę od ludzi, nie? W sensie, że tam robiłem streama 24-godzinnego, no. Mówiłem, że kupuję dziadkowi skuter, że jakby, że go kupię, nie? A oni wpłacili tyle kasy, że tak naprawdę to całego go kupiliśmy za kasę ludzi, nie? Aż się zapalę, bo to byś co? Nie pal, zaraz się zapalisz, teraz nie może. Dzieci cię oglądają, dzieci, nie można. Ale myślałem o grillu. O grillu. Że zapalę. A że grilla? No ja, no to grilla to zaraz. To jest tak, jak ci mówię, oglądają nas dzieci, więc i dużo wnuczków, no, nie? No rozumiem, no. No i nie wszyscy wnuczkowie mają tyle farta, żeby zarobić parę groszy tak jak twój, ale dużo wnuczków ma dziadków i może któryś dziadek by potrzebował takiego skutera. No jak pomyślałem, że jak dostaliśmy coś dobrego od ludzi,
to może warto, żeby to dobro szło dalej, nie? No oczywiście. Myślisz, że to jest spoko pomysł? No. Tak? No, oczywiście, że tak. Na pewno? Jestem za tym. Serio? No. Mi było głupie wziąć za to od kogoś pieniądze. No myślę, daj spokój. Ale wiesz, skoro dostaliśmy to od ludzi, to może byśmy po prostu zrobili tak, żeby wnuczkowie mogli pozgłaszać swoich dziadków i żebyśmy pojechali dali jakiemuś innemu dziadkowi skuter, któremu dobrze posłuży, tak jak tobie posłużył przez 6 lat. I żeby ktoś, albo tacie, albo dziadkowi, no obojętnie, a może nawet babci, może znajdziemy jakąś babcię skuterzystkę, byleby nasza nie była zazdrosna. Babcia no. Nie, babcia na rower nie wsiada. No. Mama coś i się porobiło. I mam taki plan, żebyśmy pojechali razem mu dać, przekazać. Komuś, jak znajdziemy kogoś, nie? Myślę, że może ktoś się znajdzie. No, byle nie tam gdzieś. No nie, no nad morze na skuterach nie pojedziemy. Jak będzie blisko, to jedziemy obaj na skuterach, taki jest plan. A jak będzie daleko, ty pojedziesz z chłopakami autem, a ja z Przemem na skuterach. Przemo przyjrzy skuterowiec. Przemo mi pożyczy drugi kask i wtedy my przewieziemy. Ale jak będzie bardzo daleko, to weźmiemy skutery na pakę. Ogarniemy. To tym logistyką się nie martw, logistykę zostaw mi. Chodzi o sam fakt, czy uważasz, że to spoko pomysł? No, no dobra, tak. Oczywiście, że tak. Tak? Znajdziemy nowego dziadka dla skutera? Tak. No i elegancko, piona dziadek. Tak, żem czuł, że się zgodzisz. A dlaczego się wam nie zgodzi? No? A jak się trafi ktoś z okolicy, to będziesz miał ziomka na ryby. No. No to dobra, słuchajcie, bo ja nie do końca przemyślałem tą akcję, więc teraz dogram wam szczegóły ze studia, co i jak, gdybyście chcieli skuter dla swojego dziadka, czy kogokolwiek innego. Uwaga! Dobra, no spokojnie, teraz powiem wam, jak będzie wyglądała cała akcja, jaki mam na to pomysł i jak można się do niej zgłosić. A może się zgłosić każdy, serio. Po pierwsze, to jest mail zgłoszeniowy i to tu trzeba wysłać swoje zgłoszenie niezależnie od jego formy. Macie na to od teraz dokładnie 7 dni. Czyli to wypada do 31 sierpnia jak coś. I ważne, zgłaszającym musisz być ty jako wnuczek lub wnuczka, albo syn lub córka i zgłaszać możesz swojego dziadka, babcię, ale również rodziców, albo nawet ciocię czy wujka. W zależności od tego, kto z twojego środowiska najbardziej potrzebowałby takiego właśnie skutera. Więc nowym dziadkiem dla skutera niekoniecznie musi być dosłownie dziadek. Ważne dla mnie jest to, żeby zrobić tej osobie fajny prezent i żeby on dobrze służył, tak jak dobrze służył mojemu dziadziowi. Skuter, który mamy do oddania, to Kymco Agility 50 z 2017 roku, co oznacza, że na ten skuter nie trzeba prawa jazdy. Wystarczy nauczyć się na nim jeździć. Co do formy zgłoszenia, macie dwie opcje. Pierwsza opcja to zgłoszenie w formie wideo i uprzedzam, jakość kompletnie się dla mnie nie liczy. Możecie nagrać nawet kalkulatorem. Liczy się to, co będzie w tym zgłoszeniu. Może być pionowo, może być poziomo. Wrzucacie to na dowolną platformę, a następnie wysyłacie mi linka na tego maila. Druga opcja to zgłoszenie w formie tekstowej. Jednak pamiętajcie, by do tego zgłoszenia dopiąć zdjęcie swoje i waszego dziadka, babci, mamy, wujka, cioci, tego, którego będziecie zgłaszać, albo na przykład wasze wspólne. Po drugie, opowiedz więcej o dziadku, którego chcesz obdarować i dlaczego to właśnie on potrzebuje tego skutera i dlaczego dobrze mu posłuży. Wszystkie koszta związane z podatkami czy też transportem biorę na siebie. Pokrywam ja i żeby było bardziej legitnie, nagramy z tego film. Wydaje mi się, że może być dość ciekawy. Więc lepiej nie wspominajcie waszym dziadkom, że ich zgłosiliście. To ten, na którego padnie, będzie miał naprawdę niezłą niespodziankę. Uwierzcie mi, wiem to z doświadczenia. Czekam na wasze zgłoszenia i mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek też fajnie wyszedł. Jeśli wam się podoba, to możecie strzelić łapkę w górę i zostawić sobie suba, żeby widzieć inne odcinki, które nagrywam, na przykład te z gadżetami. Jak jeszcze nie widzieliście, to zapraszam na poprzednie, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło i dbajcie o swoich bliskich. Cześć!